Z nami główny bohater wieczoru, Rafał Niedział-Niedziałkowski, witaj. Dobry wieczór, witam serdecznie. Walka wieczoru, rewanż dla Waldemara Bączka, walczył u siebie, no i było to słychać. Tak, było słychać. I budżet mu pomagała i na pewno się lepiej przygotował niż ja, to było ciężko. Ale przygotowałem też dla niego niespodzianki, lewy prosty i prawy locking. I tak jak mówiłem, na dole skończy, chciałem go właśnie zasypać ciosami po lewym sierpowym. Rozmawialiśmy wcześniej przed walką w Koloseum. Powiedziałeś, że chciałbyś walkę poprowadzić trochę w parterze, ale zacząłeś bardzo technicznie, kopałeś na dół, low kicki, jego noga była strasznie czerwona. Widziałeś, że miał kłopoty z chodzeniem troszkę? Tak, już widziałem po trzecim, czwartym low kicku, że się skrzywił. Już go bolało, trochę kontynuowałem to. Miałem sobie do parteru tam próbować, ale widziałem, że mi dobrze idzie stójco, tym lewym prostym go trzymałem i prawym lockingiem kopałem. I zauważyłem, że są efekty i dlatego to kontynuowałem. No i przede wszystkim zasadnicza różnica, wydolność tlenowa ci się bardzo poprawiła, przede wszystkim przez to, że zgubiłeś te 4 kg. Tak, w studium teraz robiłem kondycję, a i tak było ciężko, bo walka była szybkim tempem prowadzona, Waldek na mnie ruszył dość mocno i było ciężko, ale tak mówię, no właśnie kondycja już z walki na walkę poprawiam i technicznie lepiej walczę. To było widać dzisiaj, tym lewym prostym, tak jeszcze raz powtórzę, i prawym lockingiem właśnie to tym wygrywałem. I lewym prostym biłem właśnie i prawym lockingiem i później poczułem się pewny i zapomniałem tym lewym samym lockingiem i kopałem i dlatego on i dwa razy tak mnie trafił. Ale dzięki Bogu nie trafił mnie czysto, bo był nokaut, tylko mnie tak muskał, ale poczułem jego to sierpy. No doszły te ręce, bo widziałem ciosy. Spodziewałem się, że różnie może być, a obróciłeś całkowicie styl walki. Zauważyłem właśnie, że wali tym prawym sierpem, nie? Dwa razy mnie trafił, po trzecim szczale zrobiłem unik lewy sierp i wtedy się przewrócił i go zasypałem prawym ciosem na parterze. Raz wygrana na wyjeździe na pewno podwójnie cieszy, tak. Tym bardziej, że to zawodnik, z którym się spotkałeś w Jaśle u siebie w domu. Cieszysz się chyba? No bardzo się cieszę, jestem szczęśliwy, naprawdę. Bo naprawdę było ciężko, to tak się wydaje tylko z boku, że jest łatwo. A niech sobie potrenują, niech sobie wyjdą do klatki, to stres wszystko zabiera. I kondycje, i zaplanowane akcje. Także jest ciężko, naprawdę. Niedział, co teraz? Parter będziesz dalej trenować? Tak, cały czas parter, przynajmniej dwa razy w tygodniu. Teraz na wakacje sobie teraz robię przerwę, miesiąc. Wyjadę na wakacje zasłużone, bo trzy gale w ciągu pół roku. Także jestem trochę przemęczony, robię sobie przerwę do końca wakacji, a później od września zaczynam treningi. Właśnie i mam nadzieję, że jeszcze powalczę w Koloseum. Cały czas cię widzimy w walce wieczoru. No, skądś organizator się na to decyduje? Jakieś mam szczęście. Nie wiem, może widzą jakieś umiejętności lekkie, ale oczywiście są też dobrzy zawodnicy. Ale jakoś mi się udaje właśnie w walce wieczoru walczyć. Mam nadzieję, że nie zawiodłem ich, bo dwa razy wygrałem, tylko przegrałem raz z Wojtkiem. No, Wojtek doświadczony bardziej zawodnik i dobrze mnie skontrował. Dzisiaj było oprócz ciebie jeszcze dwóch zawodników. Występowało również w kategorii Open. Co sądzisz o tych walkach? Nie, no i ten i Damian Zyś. On dobrze zawalczył w parterze, bo to są zaszczytne parterowcy. Dobrze skończył. A ta druga walka też w parterze się skończyła, nie? Także nie są źli, tak? Że mogę z nimi powalczyć w przyszłości. Nie wykluczam tego. A jakbyś miał wybrać sobie przeciwnika na następną walkę, to kto by to był? Szczerze mówiąc, kogo mi dadzą, to będę walczył, nikogo się nie boję i mam nadzieję, że z 2-3 walki powalczy i potem rewanż z Wojtkiem Bulińskim zapragnę wziąć i przygotuję się naprawdę w 100%, zobaczymy wtedy. Dziękuję, oddaję jak zwykle mikrofon, dwa słowa, podziękujesz może komuś. Chciałem podziękować wszystkim kibicom w Jaśle i też tu Szczytnie. Chciałem podziękować moim sponsorom Trio i Automarium Service z Sielski, Perła Jasło, restauracja Tivola. Dziękuję ślicznie.